No dzień dobry łobuzy, łobuziaki, kochani, witam was serdecznie, ciemno już jest, 16.37, wracam w teren, z terenu, trzeba było rozwieźć polisy, dorzucić parę rzeczy, zawieźć jakiś kalendarz klientowi, trochę ciemno jest, ale to może dobrze. Przyjechałem też się w gminie Niechanowo, miałem jakiś czas gminy Niechanowo nie tykać i przyjechałem z trasy z miejscowości Mikołajewice na Arcugowo. No i zobaczyłem na terowie, które ileś lat temu razem z uczestnikami, z chłopakami z ośrodka szkolno-wychowawczego w Niechanowie czyściliśmy je po to, żeby było czysto i porządnie. No tam znowu ktoś się zrobił śmietnik. I co tu można powiedzieć? No jacy są ci ludzie, że no nie przeszkadza im to, że po prostu wyrzucają te śmieci, gdzie popadnie? Przecież to wszędzie są kosze. Czemu tego oni tak nie zrobić? W ogóle tego nie rozumiem. No ale z drugiej strony, no nie widać, żeby ktoś tam coś z tym robił, nie? Przecież to jest teren gminy, więc może by warto było podziałać. Jeśli nie ma ludzi, którzy chcą sami charytatywnie to robić, tak jak my wtedy to zrobiliśmy, no to może trzeba zaprząc do pracy po prostu, nie wiem, urzędników, jak mają wolne i nie wiedzą, co z sobą robić, to może w ramach takiego czynu społecznego poszliby i posprzątali po prostu zwyczajnie, nie? Ja widzę, że no wójt gminy Niechanowo to spaceruje wieczorami po Niechanowie. To może by po prostu wsiadł samochód, tak jak dawno, dawno temu stary wójt Marciniak, który objechał gminę dookoła i wiedział, co się dzieje. No, to by było może warto, nie? Taki drugi temat mi się ciśnie trochę na język. Nie wiem, czy powinienem, ale przecież lepiej powiedzieć, niż się udusić. I dotyczy bardziej takich moich przemyśleń osobistych, postępowania ludzi, że jak to jest, że to chodzi dokładnie o taką fasadowość. Z jednej strony niektórzy z moich, znajomych, bliskich, nieważne kogo to dotyczy, są tacy, z fasady są tacy dobrzy, fajni, kochani, po prostu rewelacja. Nawet deklarują, że otwartość, normalność i tak dalej, a potem nie umieją się zachować. Wyrzucają ludzi z Facebooka, bo tylko dlatego, że nie wiem, że no, że nie mają nagle z nimi kontaktu, bo tak się zadziało. Deklarują wiarę katolicką, a są zwyczajnie wrodzy, wrodzo nastawieni, agresywni w głosie. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Czemu człowiek człowiekowi wilkiem? Pomimo wszystko, że życie wcale nie jest takie łatwe, to ludzie, i to nawet mogą robić ludzie, którzy kiedyś ludziom innym byli bliscy. Po co? Czy nie warto po prostu zwyczajnie dać sobie spokój, być dobrym dla samego siebie i dla innych? Przecież to nawet w Piśmie jest Świętym napisane o nastawieniu drugiego policzka. Dzisiaj miałem wizytę Świadków Jehowy, bo oni zawsze przychodzą do mnie, a chętnie czytam pisma, które oni przynoszą. No. Znam sporo ludzi innej wiary i nie widzę jakoś tak u nich takiej zapalczywości, jak wśród moich znajomych i bliskich, którzy są katolikami. Może to jest do przemyślenia, nie? Warto by wziąć przykład z innych może. Jeśli sama wiara, to co mamy w środku, nie wystarcza, nie? Dobrego weekendu wam życzę. Ciemność straszna zapanowała w tym telefonie, widać tylko pół mojej twarzy. Może jak siły yang i yang, 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 no. Czyli dobra i zła się przenikają, tak ten cień z lewej strony i jasność z prawej strony mojego twarzy się pojawia. Niech to będzie znak. Znak dualizmu naszych osobowości. I niech przeważa wtedy, zobaczcie, widzicie? Jednak to dobro przeważa, nie? Bo jasność jest w większości. Dobra, pozdrawiam was. Wszystkiego dobrego.